Brodnicki Szpital w ostatnim czasie wzbogacił się o 2 nowoczesne urządzenia medyczne, echokardiograf na oddział wewnętrzny oraz nowe USG na oddział położniczy. Obydwa urządzenia zostały zakupione za kwotę 280 tysięcy złotych, przekazaną szpitalowi przez burmistrza Brodnicy. My prowadzimy projekt polegający na podwyższaniu jakości funkcjonowania szpitala, a więc nie tylko mur. W ramach tego wyposażamy szpital w nowoczesny sprzęt, pozyskujemy środków ze wszelkich możliwych źródeł. Jednym z ważniejszych źródeł są dotacje z miast i gmin powiatu brodnickiego. Urząd Gminy i Miasta Brodnicy jako największa jednostka oczywiście co roku przekazuje nam największą ilość środków, to jest około 280 tysięcy złotych. I w tym roku oprócz Echa Serca otrzymaliśmy jeszcze z Urzędu Miasta nowe USG. USG znajduje się w oddziale położniczo-ginekologicznym. Było to USG niezbędne. To, które do tej pory wykorzystywaliśmy, zostało przeniesione w inne, mniej obciążone miejsce. W związku z tym też będzie wykorzystane. Natomiast w tej chwili mamy nowoczesny sprzęt, którym możemy wykonywać badania diagnostyczne. Nowy echokardiograf również zastąpił poprzedni sprzęt. Obecny posiada wiele nowych funkcji usprawniających diagnostykę. Jeśli chodzi o zakres badania, to jest podobny jak w aparacie starym. Natomiast jest to nowa technologia, jest nowa wizualizacja obrazu. No i przede wszystkim głowica, która jest głowicą matrycową, ma większą ilość punktów. USG, punkty, które są odbijane następnie od narządów. Także zdecydowanie nowocześniejszy sprzęt o większej możliwości wizualizacji, no i bardziej praktyczny, konieczny w codziennej praktyce. Tamten aparat, no to był już aparat, to jest aparat trochę starszej generacji, ma swoje lata, a wiadomo, że ta technika idzie do przodu. Także chcąc być na bieżąco, to jest aparat konieczny. Po modernizacji szpitala znacząco podniósł się standard oddziału wewnętrznego. Obecnie po rozbudowie szpitala dysponujemy 37 łóżkami pacjentów. Pacjenci są hospitalizowani w 12 salach. Sale wszystkie posiadają węzeł sanitarny. Sala R. W tej chwili mamy do dyspozycji 4 łóżka intensywnego nadzoru kardiologicznego. W następnym etapie mamy nadzieję na zakup monitorów do centralnego monitoringu pacjentów na sali R. Sprzęt to nie wszystko, także lekarze. Wyposażamy oddziały w szeroką kadrę lekarską, szeroko rozumianą, o szerokiej specjalizacji. Dla przykładu mamy jeden z lepszych zespołów w regionie, jeżeli chodzi o oddział wewnętrzny, gdyż dysponujemy codziennie do dyspozycji, mamy lekarzy pulmonologa, kardiologa, nefrologa oraz diabetologa, a także lekarzy internistów. I naszym zadaniem jest po prostu wyposażyć ich w taki sprzęt, ażeby mogli jak najlepiej spełniać zadania, do których zostali powołani.